Przez całe dekady PSL masowo obsadzała swoimi ludźmi stanowiska w spółkach i różnych instytucjach, zarówno centralnie, jak i lokalnie. Nawet skrót PSL dekodowano jako posady swoim ludziom. Stronnictwo było królem nepotyzmu. PiS teraz was zdetronizowało prawdopodobnie, ale pytania do pana. Jakie gwarancje daje pan wyborcom, że PSL zamknęło niechlubną epokę nepotyzmu i kolesiostwa przy obsadzie eksponowanych stanowisk? I czy porzucicie te brzydkie praktyki? Okej, okay, ja nie będę czytał odpowiedzi, tak jak pani czytała pytanie. Powiem krótko. Pierwszą rzeczą, co do której się porozumieliśmy z PSL-em, i dziękuję za to pytanie, bo to mi daje szansę o tym powiedzieć, tak zwana lista wspólnych spraw albo wspólna lista spraw, którą uzgodniliśmy z PSL-em, i pierwszy na niej punkt, który był dla nas kluczowy, to odpartyjnienie, odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Uważamy, że po zmianie władzy w Polsce nie powinno być tak, że spółki, które były spółkami Kaczyńskiego, teraz staną się spółkami Hołowni, Tuska, Kosiniaka-Kamysza czy Czarzastego. Trzeba odpartyjnić spółki, trzeba zmienić sposób doboru kadr do rad nadzorczych i zarządów spółek. Trzeba wprowadzić karencję przy przechodzeniu z funkcji ministrów do na funkcję prezesów w firmach państwowych, co najmniej roczną karencję. Spółki Skarbu Państwa muszą być wreszcie profesjonalnie zarządzane. Pięknie się słucha tych strzelistych deklaracji, ale chciałam w takim razie zapytać i pozwolę sobie odczytać, bo nie chcę przekręcać nazwisk. Co robi w takim razie pan Michał Gramatyka, jedynka na Śląsku, który pracował w Tauronie 48 dni i wziął 450 tysięcy złotych odprawy? Albo pan Radosław Lubczyk, jedynka w Zachodniopomorskim, który ma kilka samochodów, w tym Ferrari, a pobrał z Sejmu ponad 778 tysięcy z uwagi na swoją trudną sytuację majątkową. To jest odpolitycznienie państwowych podmiotów w państwie. Państwa wydaniu?